Witajcie, kochane dzieciaki. Bardzo się cieszę, że przyszedł mi taki pomysł do głowy, żebyśmy dzisiaj jeszcze raz po niedzieli Chrystusa Króla zobaczyli przepiękne prace, które zrobiliście. Dla mnie jest ciągle za mało oglądania tych prac i nawet zrobiliśmy wystawę po mszy, jak zawsze. Za mało. Więc jeszcze raz chciałabym, żebyście zobaczyli, jakie piękne pomysły przychodzą różnym dzieciom do głowy. Tutaj mamy Chrystusa Króla w otoczeniu aniołów, ale zobaczcie tutaj. To jest nietypowy rysunek Chrystusa Króla, który jest dobrym pasterzem. Jakie wy macie piękne serduszka, że widzicie Pana Jezusa w tak różnorodny, piękny sposób. Ale zobaczcie na przykład ten rysunek. Mamy postać Chrystusa Króla jakby zjednoczoną z hostią. I w ogóle chciałam wam powiedzieć, że pierwszy raz w życiu widzę rysunki Chrystusa Króla, jeszcze tutaj chcę znaleźć, bo jest ich kilka, które są zrobione właśnie z myślą o tym, że Pan Jezus w najświętszej białej hostii jest naszym Chrystusem Królem. Ja mam nadzieję, że zarówno wy, wasi rodzice, jak i my wszyscy w przepięknym Królestwie, właśnie dzięki waszym rysunkom, będziemy o tym zawsze pamiętali, patrząc na Pana Jezusa. Na pewno zaraz je znajdę, ale w międzyczasie zobaczcie jeszcze na przykład tutaj. Taka postawa właśnie oddania korony, czyli nie ja chcę królować, chcę, żebyś ty królował. Piękna i symboliczna, no i jeszcze napis. Jezus moim królem. A zobaczcie jeszcze na przykład ten rysunek. Wiecie, jak jest zatytułowany? Chrystus, król dzieci. Jaki piękny pomysł, że dzieci podają sobie ręce i od najmniejszego do największego przychodzą do Chrystusa Króla. Jeszcze myślę, zobaczymy sobie na przykład, tu jest jakiegoś mniejszego krasnalka. Natalka z Warszawy, widzę podpis z tyłu. Ale tu jest jeszcze, o właśnie to, o czym mówiłam. Chyba nigdy wcześniej przed naszym konkursem nie widziałam takiego przedstawienia, tak pięknego Chrystusa Króla. Myślę, że Pan Jezus to z radości chyba. Poczekajcie, ja jeszcze poszukam jeszcze jednej pracy takiej chyba najmniejszego. O, krasnalka wykonanej też inną techniką. Zobaczcie, jaki cudny. Farbami. Jeszcze poproszę zaraz ciocię Nadię, żeby tak pomalutku ja będę różne rysunki. O, zobaczcie kolejny. Chrystus Król w Najświętszym Sakramencie. A teraz dobry pasterz. A tutaj miłosierny. I jeszcze taki biało-czerwone promienie. A tutaj jaki piękny pomysł. Chrystus Król taki najprostszy. I jeszcze ostatnią może tę pracę pokażę. Podoba mi się to, że to dziecko wpadło na pomysł, że Chrystus ma właśnie tę szarfę królewską. Niby obejrzeliśmy, ale mi jest jeszcze za mało. Ja sobie zaraz jeszcze będę chyba dalej oglądać. Ja się cieszę, że te prace zostają. Teraz was zapraszam na filmik, a za chwilę ciocia Malwa zrobi z wujkiem Adrianem. Bardzo się cieszę, że on do nas, do programu dzisiaj przyszedł. Piękny lampion adwentowy. Chcę wam przypomnieć, kochane dzieciaki, że od najbliższej niedzieli zaczynamy adwent, a w poniedziałek rozpoczynają się roraty. O godzinie 7 już nie jesteśmy w piżamkach, tylko jesteśmy ubrani i rozpoczynamy mszę świętą roratnią z wielką radością codziennie przez cały adwent. Bardzo się z tego cieszę. Zapraszam do filmiku, a potem robimy piękny lampion na roraty. Podba! Hop, stop. Obijany.
ciastka nie jest. Witajcie kochani. Cześć. Zobaczcie, kogo tutaj mamy. Cieszę się, że wróciłem już do was i tutaj do dzieci Malwy. Bo już się bardzo stęskniłem za różnymi takimi pracami plastycznymi. Super, że jesteś. I zobacz, co my dzisiaj zrobimy. To jest taki cudowny lampion. Zobaczcie, dzieciaki, jakie to jest fajne. To jest jeden, to jest taki bardzo... z takiego dużego słoika, ale my będziemy też pokażę, jak zrobimy z takiego mniejszego. Zobaczcie, tutaj jest serduszko, tutaj jest gwiazda betlejemska, a tutaj jest krzyż. O, więc taki jest ten lampion. I co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebny oczywiście słoik. Cały. Najlepiej taki półlitrowy, bo litrowy to będzie się długo, długo robić, ale oczywiście też można z tego litrowego zrobić. Jak ktoś ma tyle czasu i chęci do zabawy, to jak najbardziej. I bibuła, nożyczki, klej. I też jeżeli macie jakieś na sam koniec, później można podoklejać różne cekiny. Więc uwaga, zabieramy się za nasz słoik. Mój słoik ma tutaj w ogóle takie różne dziwne wypustki. Twój też chyba coś tak tam ma, no nie? Tak. To można to też jakoś fajnie wykorzystać. Takie kwadraciki. Co będzie nam potrzebne? Bierzemy sobie nasze kolorowe bibuły. I pomyślmy teraz, ja zazwyczaj sobie, zobaczcie, tutaj pocięłam na takie drobne, drobniutkie właśnie kwadraciki, paseczki. To za chwilę właśnie pokażę, jak to będziemy przyklejać. Ale najpierw możemy zrobić może jakiś taki jeden pasek tak dookoła. Jaki chcesz kolor? Jaki chcę kolor? A może na przykład niebieski. Ja bardzo lubię niebieski. Niebieski, taki ciemny? Taki ciemny. Dobra, o, patrz, tu masz taki mniejszy. To możesz sobie uciąć taki paseczek jakiś, a ja wezmę może, o, taki bordowo-różowy ja będę chciała mieć taki gdzieś. To sobie utnę. O. Jest paseczek. I posmarujemy klejem. Właśnie taki tutaj może być wokół tego całego naszego słoiczka. Tam, gdzie jest ten wzorek. Popatrz. Tak, możemy zacząć i wezmę i przykleję sobie ten różowy. Zobaczcie. Ale ładnie, ty szybka jesteś. O, tutaj mi. Tutaj. Jest. Mogę nawet jeszcze drugi raz tak przejechać. O. Jest. Dobrze. Już mam. Jeszcze chyba tutaj muszę trochę kleju dać. O właśnie. Powiem, że ten lampion naprawdę bardzo fajnie świeci w nocy. I chyba nagramy też taki fragment, jak on świeci w nocy. Ja już mam pewien pomysł, bo ja lubię, jak lampiony świecą. I lubię kolory. Wow. To zobaczymy, może coś się nam uda. To widzę, że ty masz jakiś pomysł. Oczywiście. Super. O, mój tutaj już jest. Masz też jakiś tam pasek. O, no i widzisz. Próbujemy. To jest też fajnie, jak się te bibułki na siebie nakładają, bo to wtedy też później, tak jak tutaj różne są takie, że będzie tak fajnie świecić, jak tam się zapali taką tą małą świeczuszkę. Dobrze, to mamy górne. To możemy też dolny paseczek zrobić. To ja może coś, może fioletowy? To masz już tutaj. Chcę fioletowy. Też zrobię muszę. Ekstra, już mi się podoba. Tylko muszę go chyba jednak troszkę skrócić, mniejszyć. Mniejszy, właśnie. Bo będzie wystawał. Ja sobie właśnie tak pomyślałam, że ten zrobię w takich kolorach właśnie różowo-fioletowych, że to też jest takie kolory. A jaki ci się kolor najbardziej podoba? No ja lubię dużo kolorów. Lubię też właśnie różowy, niebieski, turkusowy. O, a mi się podoba czerwony i niebieski, ale fioletowy też. Dobra, przyklejam sobie ten paseczek. O, ten już rzuciłam trochę grubszy, to już nie muszę podwójny robić, ale już jest.
teraz tu możemy sobie różne te nasze kształty ponaklejać. Zaraz pomyślimy, co tutaj będziemy. Ale ty fajnie, że sobie tak do góry postawiłeś, no. Widzisz, ja na to nie wpadłam. Widzisz. Super, że tutaj widzisz, jesteś z nami i poddajesz też takie pomysły. No słuchaj, czasem rozbieram różne urządzenia elektroniczne i czasem trzeba je obrócić w drugą stronę, żeby się do nich dostać. Także czasem to jest bardzo fajny pomysł, żeby sobie coś obrócić w drugą stronę. A tak, tra-la-la-la, tra-la-la-la. Okej. Tu jeszcze troszkę sobie dziobniemy, żeby się nam to skleiło. Super. Czyli już będziemy mogli. Ja pomyślałam, że ja bym chciała zrobić też serduszko. Serduszko właśnie tutaj, jak mam taką małą przestrzeń, to ono nie będzie takie duże, ale właśnie zrobię serduszko. I co myślisz, czerwone to serduszko? No czerwone, pewnie. No właśnie. Więc możemy sobie wziąć jakiś kawałek bibuły czerwonej. Ja ci tutaj już też utnę. I musimy go pociąć na takie drobne kwadraciki, paseczki. Ja tnę sobie, wziąłam paseczek, przecięłam znowu na pół i przecięłam, rozcięłam to. Jeszcze raz. Jak czerwony pasek na świadectwie. O! Teraz jeszcze zobaczcie. Wezmę sobie je tak, potnę na takie drobne. Mogą to być paseczki, kwadraciki jakieś. Jeszcze na pół i tutaj te niektóre też na pół, bo to nam różne będą te kształty potrzebne. Nie muszą być idealne, to mogą być po prostu takie, taką mozaikę będziemy robić, czyli to jest taka właśnie... Robimy sobie sprytnie. Hop, la la la. O, ty tutaj masz kolejne pomysły, ja widzę. Oczywiście, zawsze to jakoś tam pomoże. Chyba tyle mi wystarczy, bo to... Serduszko nie będzie takie duże. Dobra. A takie mniejsze zrobiłaś. Dobrze, zrobimy mniejsze. O, ty też masz tam dobry pomysł. Ciekawe dzieciaki, jak wy tam sobie dajecie radę. Może też być oczywiście taka bibuła prasowana, bo to jest taka karbowana, ale każda bibuła będzie dobra. Jak nie, to ci mogę pożyczyć trochę swoich jeszcze. Spoko. Damy radę. Pożyczysz mi, prawda? Dobra. To teraz jest, uwaga, musimy coś zrobić, narysować klejem serce. To nie jest wcale takie proste, ale nie jest też takie mega trudne. Czyli tak jakbyśmy chcieli rysować, tutaj nawet widać, trzeba po prostu narysować serce klejem. O. Jest już takie serduszko i oczywiście teraz bierzemy te nasze kawałeczki bibuły i przyklejamy. Tak, żeby nam tworzyły ten kształt. Tu jest drugi, jeden obok drugiego. Mogą oczywiście nachodzić nam te kwadraciki. Tak, trzeba patrzeć też, jak ten klej nam idzie, w którą stronę, jaki jest ten kształt tego serduszka. I tak przyklejamy te nasze fragmenciki. Taki trochę Tetris. No, tutaj trzeba właśnie dobrać odpowiedni kwadracik, czy odpowiedni paseczek. Dlatego też takie, jak są mniejsze, to trochę łatwiej jest nam właśnie trafić. O, właśnie, tak. O, jest. Tutaj zaraz coś dorobimy. Tutaj może w tym kierunku. O, tu mam taki wąski, to będzie idealny. No właśnie, jak są za duże jakieś, to można po prostu przyciąć. Sobie je troszkę przyciąć. Nic nie szkodzi. No właśnie, ja też jak mam trochę duże, bo tak są takie małe te słoiczki, małe te kształty, to czasem trochę lepiej, jak jest taki malutki. Prawie ten. Mi się udało. Prawda? To jest, o, tu już, tutaj. Ale na pewno twój będzie fajny. Nie, no twój też, o. Zaraz. Widzisz?
Tu mam jeszcze tak. Przykleję. O. Ale fajnie. To mi odstaje, tego utnę. I tu przykleję. O, patrz, już serduszko jest już prawie gotowe. Jaka ty szybka jesteś. Bo ja już trochę poćwiczyłam na tamtych i dlatego już wiesz, już wiem, jak to się robi. Ale ja sobie tak mówię, że dzieci wcale tak szybko nie robią jak ty. A, no to dobrze, że ty jesteś ze mną, bo wtedy oni mogą robić razem z tobą. Też tak myślę. I na przykład możemy też, jeżeli ciężko nam jest przykleić, to możemy każdy fragmencik też wziąć sobie i posmarować klejem. I jeszcze tam, gdzie są jakieś takie drobne dziurki czy coś, to podoklejać. O, widzisz. I pokaż, jak ci... No super. No, jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę czasu widzisz, potrzebuję. Widzisz, trochę mniejsze zrobiłam to serduszko. Mm-hmm. Nie? Ja zrobiłem takie wyższe troszkę. Mm-hmm. Cały słoik, ale to sobie zaraz tu dotniemy, zaraz na przykład. Dotniesz. Tak, dokładnie. O. To jest już moje serduszko. Dobra. Taki paseczek. To ja pomyślę jeszcze, co tutaj zrobić. Tu będzie serduszko. To tu zrobiłabym. Może jeszcze taki wiem już. Dobra. To ja już wiem, co będę robić dalej. To może ja, ty sobie możesz tam ciąć, a ja inna klejać, a ja potnę już nam bibułkę. Pomyślałam, że możemy zrobić tą świeczkę. Świeczkę. Ale ekstra. I tu świeczkę. Widać, jak ona się świeci jeszcze. To ja, ty sobie tam klej, a ja w tym czasie potnę dla nas, żebyśmy mieli. Jak oczywiście chcesz, to tutaj mam czerwone jeszcze. Super, zaraz sobie zobaczę. Może coś tu może fajnego znajdę. Może któryś idealny fragment ci będzie pasował. Na przykład. To ja potnę teraz tą bibułkę. Oczywiście to mogą być takie różne fragmenciki tej bibułki. Resztki, jakie wam pozostawały gdzieś tam właśnie leżały, to teraz można wszystko wykorzystać, bo nawet taki najdrobniejszy, malutki fragmencik tutaj można wykorzystać. To jest takie bardzo wykorzystujące wszystkie drobne śmietki. O, tak można powiedzieć, prawda? Oczywiście. Znajdę gdzieś kawałeczek. O, tutaj są jeszcze takie. Ten fragmencik. Hop. Dobrze. Dobra. A i zostanie nam też czerwony na płomyk. To będzie też... Też się przyda. Tutaj już mamy, to go też na trochę mniejszy jeszcze potnę. I jeszcze tam jest chyba żółty zwykły potrzebny. To zaraz też potnę i będziemy mogli już zrobić tą naszą świeczkę. Ona będzie oczywiście trochę mniejsza niż te jak niż na tym tamta. Dużym, bo mamy mniejszy słoik. Ale zobaczcie, też biorę kilka, nawet tak w rączkę przecinam i to też nawet takie różne dziwne kwadraciki nam się przydadzą. A jeszcze żółty mam przygotować. O, tu jest jakiś, to sobie go potnę. Ops. Jest. Serce. Trochę nierówne, ale myślę, że nie, no, nie jest takie złe. Nie, no wygląda jak serce, to widać serce, no. Szczere. Tak. Szczere, gorące serce. Jeszcze może tylko tu troszeczkę wyrównam i już będzie fajnie. Ostatni. Mhm. A ja akurat w tym czasie, zobacz, tutaj ponacinałam na... A, fajnie, a ja sobie zobaczę, jak to zrobiłaś. Aha. To zaraz wszystko będę mówić, jak już będziesz gotowy. Dobra, to ja jeszcze tutaj sobie tu troszeczkę wyrównam, żeby troszeczkę. O. Dobra. Teraz już jest chyba lepiej. No super. Mamy takie dwa serduszka. Dobra, to robimy świeczkę. Najpierw zrobimy taki mały właśnie spód tej świeczki naszej. Ona, żeby nam się zmieścił cały taki fajny płomień, to ta świeczka będzie taka niewielka. Ja zrobiłam tak, posmarowałam taki prostokącik. Taki. Prawda? Klejem. To będzie. O, tak. Nie zrobimy sobie tu. I będzie można wziąć tymi pomarańczowymi. Ja sobie takimi zrobiłam tą świeczkę. O. I oczywiście naklejamy. Jedno obok drugiego. Tutaj jest łatwiejsze, bo to jest taki kształt prostokąta, prawda? Mhm, tak. Łatwiej pociąć i łatwiej nakleić. Tak, to jest wtedy takie łatwiutkie. Oj, gdzieś patrz, leci tutaj. Słuchaj. Jest. Ciekawe, jak wam idzie.
Ja myślę, że idzie bardzo dobrze, a co niektórzy to już skończyli, wiesz? Myślisz? No to super. Myślę, że niektórzy już mogli skończyć. Ciekawa jestem też bardzo wszystkich tych właśnie świeczników dzieci. Mam nadzieję, że nam poprzesyłacie. I że będziemy się też spotykać na roratach z tymi lampionami naszymi. O, świeczkę już mam prawie. Udało ci się jeszcze widzisz? Mam prawie. Teraz zobaczmy. Tutaj będzie właśnie taki płomień. Zaraz zrobimy. Czerwony też będziemy musieli wziąć. Najpierw zrobimy ten płomień. Czyli ja sobie rysuję taki płomień. Taki płomień właśnie. Taką łezkę tak naprawdę. Klejem posmarowałam. I robię teraz czerwonymi kawałeczkami. Czerwonymi kawałeczkami. Też ten płomień, żeby był u góry taki ostry, to można nawet właśnie... Ściąć taki jakiś kawałeczek jeden i ściąć. I sobie ściąć taki ostry. I wtedy to będzie... Jest. Zobaczcie, już jest. I teraz wystarczy kilka takich dołożyć. Malutki kwadracików. I tu chyba jeszcze dodam taki jeden. O. I wokół tego możemy taki ten blask zrobić żółty naszej świecy. Chyba, że macie jakieś inne kolory, to oczywiście tymi waszymi różnymi kolorami też możecie. Ten klej jest o tyle fajny, że można tak nim wchodzić pomiędzy te różne szczelinki, ale pewnie też jest jak jakiś, możecie też pędzelkiem, jak macie klej w takim właśnie w tubce, to można go oczywiście też wycisnąć i pędzelkiem malować po tym słoiczku też. To są różne metody. Zobaczcie, i wokół przyklejam takie różne fragmenciki, żeby to będzie nasz blask naszej świecy. Świeca właśnie, czyli światło też, czyli symbol Pana Jezusa właśnie. Jest. No, już powoli. Zobaczcie tutaj. O, i tu jeszcze dam taki malutki. Dobra. Już prawie tutaj mam, pokaż. Ale ty masz fajny płomień. Jeszcze. Jeszcze właśnie tak wokół. Żółte trzeba zrobić, tak. Żółte. Zrobimy takie tylko mowa. Jest. To jak ty jeszcze sobie tam robisz, to ja pomyślę, mamy serduszko, świece. Tutaj możemy krzyż zrobić też. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Krzyż to jest taki prosty. Krzyż jest prosty, a dużo mówi. No właśnie. Ale to jest, trzeba uważać, bo widzę, że się przykleja za chwilę. Przykleja się, do palców, ale słuchaj, do wszystkiego. Przykleja się do wszystkiego. To jest chyba taka też nauka cierpliwości, prawda? Tak, ale ja sobie tu pomogę nożyczkami. O, na przykład. O, i widzisz wtedy sobie tutaj ładnie. Tak, tutaj. A jak się nawet nachodzi, to fajnie później światło widać, wiesz? Wiem. Więc to jest o tyle fajnie, że dlatego robimy takie drobinki, bo potem, jak tam włożymy tą małą świeczuszkę, to będzie tak ładnie świecić, więc jest to tego warte. I na ten krzyż to mi się wydaje, że czerwony jest dobry kolor. To możemy tutaj sobie te nasze czerwone wykorzystać. Wszystko już sobie wykorzystać. O, ale będzie dobrze. Możesz sobie tak bokiem położyć też, prawda? No, tak, ja sobie robię tak i sobie przytrzymam. O, idziesz jeszcze. Kolejne. Dobra. Jeszcze tu faseczek malutki i już będzie prawie dobrze. Dobrze. To ja już robię tutaj krzyż. Dobra. Jeszcze, czyli oczywiście smaruję w górę i w bok paseczek taki. Mój krzyż będzie taki równoramienny właśnie. Bo mam taki tutaj ten kwadracik, taki właśnie słoik. Taki kwadracik sobie przeznaczyłam, więc mój krzyż będzie cały czerwony też. Dobrze, o, zobaczcie. Nawet mi trochę wyszło. Fajnie ci też wyszło. Zobacz, krzyż to jest chyba najłatwiej zrobić. Zobacz.
kilka paseczków wziąć takich nawet i już. I już. Zaraz, uwaga, już będziemy. To ja jeszcze pomyślę zaraz. Czyli mamy krzyż, mamy serce, mam... O, zobacz, już tak prawie. Mhm. O, ten trochę jest od tego tu. Mhm. Czyli zobaczcie, już mamy prawie krzyż gotowy. Mhm. Krzyż chyba najłatwiejszy, prawda? Krzyż jest chyba najłatwiejszy, dokładnie. Każde dziecko na pewno zrobi. Jeszcze tutaj sobie dodam paseczek. O, wszystko się klei do paluszka. Aha. Trzeba tak, to być... na boki. Ja sobie tak robię na boki. I wtedy się odkleja. Dobrze. Ja już mam też krzyż. No to jeszcze jeden. Zobaczmy. Krzyż, świeca jest, serduszko. To możemy pomyśleć jeszcze nad... Nad czym jeszcze myślisz? Co byś chciał? Co ja bym chciał? Może z tych kolorowych różnych takich. A, no to możemy za chwilę coś zrobić na koniec, wiesz? To może gwiazdę. Gwiazdę, no. Tak? Zobaczcie. Gwiazda wcale taką... nie jest taka prosta, no, ale jest bardzo ładna. Nie jest prosta. To ja natnę żółtych już. Dobra, ty już tam możesz ja właśnie... sobie kończę. Już ostatni moment mi został do skończenia krzyża. Mhm. Weźmy jeszcze tutaj troszkę kleju. Mhm. Jak wam idzie ta praca? No idzie nam, idzie, ale idzie. Malwa, zrobisz dla mnie? Zrobię. Jak ja mam dobrze z tą dziecią Malwą. A ja mam do was takie pytanie. Oczywiście kleimy teraz sobie dalej, dzieciaki też, ale ja mam w międzyczasie do was pytanie. Czy wy wiecie w ogóle, na czyją cześć są roraty? No bo, kochane dzieciaki, jak będziemy uczestniczyć w roratach, to na przykład mi bardzo będzie pomagało wstać rano, wiedząc, na czyją cześć to jest msza święta, komu jakby poświęcona, komu dedykowana. Oni są tak zajęci klejeniem, że ja bym chyba powiem. Bo tak, powiedz. Roraty to jest msza święta dedykowana z miłością Matce Bożej. Więc jak na przykład budzik mi zadzwoni, tak o takiej porze wczesnej i nie będę wiedziała, co się dzieje, ale przypomnę sobie roratę na cześć Matki Bożej, no to raczej wyskoczę z łóżka z radością. Tak mi się wydaje. Zresztą dzisiaj na koniec odcinka pomodlimy się też o taką łaskę uczestniczenia w roratach dla nas wszystkich. I jeszcze wam powiem, że jest taka specjalna świeca, którą stawia się i zapala się tylko na właśnie msze święte roraty, tak zwana roratka. Ona jest zapalana dlatego, że msza święta roratnia jest pomyślana w ten sposób, że zanim wzejdzie słońce, to my już mamy być na mszy świętej i już mamy Panu Bogu cześć oddawać razem z Matką Bożą. To będzie dla nas wspaniałe zadanie, myślę. I jeszcze gasi się światło w kościele. Właśnie, żeby jest całkiem było, ciemno. Żeby było piękniej widać właśnie nasze lampiony, z którymi będziemy codziennie przychodzić na roraty. No, widzę, że ta jakby gwiazda chyba jest rzeczywiście najbardziej wymagająca, ale będzie pięknie wyglądała. Czyli trzeba posmarować kształt klejem gwiazdki i teraz ja sobie też pociąłam takie trójkąciki, to będzie łatwiej też te nasze ogonki zrobić, gwiazdki. To będzie trochę łatwiej, ale już właśnie powoli. Jeszcze oczywiście zrobię ogon na naszej gwieździe, bo to będzie ta gwiazda betlejemska. Tak. Tylko najpierw przykleimy te fragmenciki. A pamiętacie, komu ta gwiazda betlejemska wskazała drogę do Pana Jezuska? Trzem królom. No właśnie, oni szli za gwiazdą. Musiała chyba bardzo jasno świecić. Tak. Na pewno ona była... Nasze lampiony też będą jasno właśnie świecić. Jak nasze lampiony. O. Ja już powoli, tutaj moja gwiazdka już się tak robi. A to ja wam nie przeszkadzam. To zapraszamy później, jak właśnie skończymy. Jak będzie koniec, to mnie zawołacie? Pewnie. Dzieciaki, jak wam idzie? Ja to wiecie, na co najbardziej zawsze czekam. Na wasze zdjęcia. Bardzo jestem ciekawa, jak wam wyszło. To widzimy się za chwilę. To my dalej się skupiamy. Tak, robimy. Już mamy gwiazdkę. Teraz ja zrobię taki ogon jej właśnie. Czy to jest właśnie tak?
zrobię takie kilka paseczków. O. I tu będzie... Posmarowałam sobie tak troszkę klejem i będę mogła teraz poprzyklejać te żółte paseczki. Hops, hops. O, dobra, a pokażę, jak ci tam idzie. O, ale fajnie, ty masz taką fajną też tą gwiazdkę. Taką malutką. Taką malutką, ale też fajnie zrobiłeś, bo sobie tak z paseczków zrobiłeś i ona tak fajnie wygląda. No, ty masz fajne pomysły masz, no. Bo ja lubię takie rzeczy robić. A, super. O, jeszcze tutaj sobie dodam takich paseczków, że ta gwiazda ma taki fajny, świetlisty ogon. Możesz na przykład... Pomarańczowe można zrobić też ten ogon. Można... Żółte z pomarańczowym. O. O, ja tu mam coś. Jeszcze takiego. Jeden i będzie ekstra. Zobaczcie, u mnie już tak. Ciocia Malwa już skończyła. Jak zawsze pierwsza, słuchajcie. Ja jeszcze tutaj sobie nie tak podoklejam, ale tu moje takie paseczki błyszczące. Ja sobie zrobię, żeby to były takie długie. Tutaj chyba może nawet większe kawałki dać, powiem ci. A ja sobie zrobię jeszcze ogon pomarańczowy. Tak sobie wymyśliłem, nieduży, ale pomarańczowy. O. Dobra. To ja już tutaj jest moja gwiazdka. To teraz ja sobie mogę już zacząć robić moje tło, czyli wszystko tutaj wokół będzie można sobie ponaklejać. Tymi kolorami, jakimi chcemy. Tak mi się tutaj bardzo podoba, jak są takie różne kolory. A, powykańczane. Tak, tak. Więc ja sobie będę chciała właśnie mieć taki różowo-fioletowy, właśnie taki tutaj będę chciała mieć. To ja sobie tutaj tnę te moje kawałeczki na tło. Będą takie ładne różowo-fioletowe. A ty sobie tam spokojnie możesz robić w swoim tempie. O, właśnie. Te nasze kolorowe kawałeczki, to wyglądają jak takie kawałeczki mozaiki. Czyli to są takie właśnie też prace różne artystyczne, plastyczne, złożone właśnie z takich czy drobnych kamyczków, czy z drobnych jakichś szkiełek. To też są takie mozaiki, ale też te nasze lampiony przypominają kolorowe witraże, jak są w oknach w różnych kościołach. Więc to też jakby to światło właśnie, które przechodzi przez te witraże, to naprawdę tworzy taki niezwykły, piękny klimat. A ty chyba lubisz kolorowe światełka? Oczywiście, że lubię kolorowe światełka, dlatego właśnie chciałem robić te lampiony. A, no właśnie. Bo ja mam dużo kolorowych światełek. Ty masz dużo kolorowych światełek. To ja, uwaga, sobie już mogę teraz wszystko tutaj wokół smarować delikatnie klejem i obklejać, żeby stworzyć taki ładny, kolorowy lampion. Jest, idę. Jeden najpierw niech będzie. Przyklejam jeden i dokładam kolejne różowo-fioletowe. Zobaczcie, jak tutaj można tak. O, i jeszcze ten ciemny różowy chcę dodać. Zaraz tu znajdę go gdzieś. Tu jest fioletowy. Tutaj niech będzie ten różowy. I powoli, powoli, to jest naprawdę mozolna praca, ale sami zobaczycie, jaki będzie efekt piękny, jak się zapali to, tą świeczkę, to będzie to niezwykłe. O. Tutaj już można takie trochę większe nawet te kawałeczki dać, to szybciej nam pójdzie. Zobaczcie, już jeden kawałek mam zrobiony. To ja już robię sobie tutaj kolejny, tutaj w tym serduszku też. No. O, ty, Adi, widzę, że tam, co tam teraz już? Nie, robię już niebieskie tło. A, ty już też tło zabierasz się. Tak. To fajnie. Ja mówię, ja chciałam właśnie takie też dać różowy, bo też właśnie... Lubisz różowy. Lubię różowy, ale też jest to taki radosny kolor i właśnie... O, tu taki żółty mi się dostał, a to go tu przykleję do mojego tego. I fioletowy. Takie właśnie ładne są tutaj te kolory.
ciekawa jestem, jak dzieci wy wybraliście te kolory swoje własne. To jest też bardzo na pewno ciekawe. Zobaczcie, już tak, już mam tutaj trochę. Ja też mam trochę, zobacz. Wow, ale super. Też mam trochę. Oczywiście możecie też zrobić choinkę, jak chcecie, tak? Inne właśnie takie kształty. Co wam przyjdzie? Oczywiście do głowy, fajnego. Mm-hmm. Może coś, co my tutaj nie mamy w ogóle, prawda? Mm-hmm. Pewnie. I to bardzo, bardzo jestem ciekawa waszych pomysłów, jak nam przyślecie zdjęcia. Ale wiesz co, ja się zastanawiam, jak ja wstanę na tą godzinę siódmą do kościoła. Oj, to będzie tak, trudno to będzie. Jak to zrobić w ogóle? Ja nie wiem. Może dzieci mają jakieś pomysły, może nam podpowiecie. Tak. Jak może dzieci, jak wy wstajecie tak wcześnie? Może trzy budziki trzeba ustawić? No ja już mam trzy. I tu jeszcze właśnie, jak rano wstać? To jest pytanie, ja nie wiem. Może po prostu ja sobie nagram, nie wiem, może jakąś piosenkę, albo może dzieci na przykład, żeby mi przysłali coś, na przykład ciociu, Malwo, wstawaj, to może tak bym wstała. Jako budzik sobie tak, ustawisz. No. A może. Jeszcze Mocni w Duchu taką piosenkę nagrali. Zbudź mnie, zbudź mnie, zbudź mnie. Więc możesz też spróbować. Właśnie, ale może dzieci mi coś przyślą na przykład, żebym... Ciocia Malwę, wstawaj na rurety, czekamy na ciebie. To może bym wstała wtedy łatwiej na pewno. Hej Malwa, czas wstać. No właśnie. Jak można tak spać? No właśnie. Ciężko jest zawsze rano wstać. Ja nie wiem dlaczego. Ja też mam ten problem. Też lubię długo spać. Tutaj już zaraz kleję. Zobaczcie, tutaj już idzie szybciej, bo tu już nie ma co za kształt, tylko trzeba po prostu wypełniać. No, ale nie można przykryć. Też trzeba uważać, żeby nie przykryć na przykład gwiazdki. Mhm. Hops. Hopsa lala, hopsa lala. Już mamy. Tutaj nawet jak mi się do palca przykleiło, to później sobie mogę... Mi też się przykleja do palca. Jak się przykleja, palca. To później idzie już czasami dwa kawałki naraz, no nie? Mhm. Później oczywiście można wszystko jeszcze drobniejszymi kawałeczkami doprecyzować, już zupełnić. Ja tak na razie pokazuję, jak to właśnie zrobić tak w takiej prostszej formie, a oczywiście później, jak ktoś lubi tak mieć bardzo dokładnie, to oczywiście jak najbardziej można więcej czasu na to poświęcić i doprecyzować tutaj wszystkie te nasze szczegóły. O, tutaj jeszcze brakuje mi może fioletowego jeszcze, chyba tak. Fioletowy, ten różowy. Mhm. Jak tam ci idzie? No, już z drugiej strony próbuję. Górę chciałem inny kolor, ale nie wiem, czy mi się jeszcze uda. Nie. To sobie każdy robi w swoim tempie. Ja już tutaj właśnie tak. Mhm. Jeszcze tu. Zobaczcie. Mi tylko jeszcze tu został fragment. Tam. Okej, i później tu będzie można, pokażę jak można zakończyć u góry. Weźmiemy jakieś fragmenty, fioletowy, różowy. Fioletowy, ten ładny różowy. O. Więc kochane dzieci, później właśnie, jak już zrobi się ciemno, jak sobie weźmiecie tam, włożycie taką małą świeczuszkę, to zobaczycie, jak to będzie pięknie świeciło. Między tymi różnymi naszymi fragmencikami bibuły, to będzie naprawdę niezwykłe. Taki właśnie, jakbyśmy mieli w domu jakiś taki właśnie witraż. I jakby nam słońce do niego świeciło. O, no to ja już tak powoli, resztę to już chyba takich rzeczy to dokończę sobie już w międzyczasie. Ale piękny. A popatrz, słuchaj. A Malwinko, tu też będziesz oklejała? Tak, a tu możemy sobie po prostu wziąć paseczek. Aha. Ja sobie, a tu miałam gdzieś... Czyli chodzi o te dzieciaki, żeby cały słoiczek był zaklejony, żeby pięknie światło przez te kolorowe bibułki nam świeciło. Popatrz, a ja mam coś takiego. Zobacz. Wow. Zobacz. O, widzisz, ja mam już zrobiony lampion, zobacz. Serduszko. Wow. Świeczka, zobacz. O, widzisz? Wow. Można sobie popatrzeć, wziąć sobie latareczkę.
i sobie popatrzeć, a jeszcze mam taką fajną otu. No zobacz, można włożyć sobie. Zobacz, jaki mam fajny. Zobacz. Wow, ale ty mnie zaskoczyłeś w ogóle. A, widzisz, zobacz. Kochane dzieciaki, tutaj wujek Adrian nam podpowiada, że do naszego lampiona możemy włożyć jakieś takie światełko elektryczne. Na baterie. Na baterie. Są czasem nawet takie małe lampioniki, a jeśli będziecie wkładali prawdziwą świecę, to pamiętajcie, że zapalamy ją tylko z rodzicami. Sami nie zapalamy. Zawsze poproście mamę, tatę albo starszego brata, siostrę, żeby pomógł. Nigdy sami zapałkami nie operujemy w domu, prawda? Mm-hmm. Więc prześlijcie nam też zdjęcia, jakie wybraliście światełko. I jak świecą. I jak świecą. Właśnie. Bo tu jestem ciekawy właśnie, jak świecą. I jeszcze sobie zrobię też ten fragment, obkleję. Aha, czyli jeszcze obklejamy tę nakrętkę jakby. Tak, tak, obklejamy nakrętkę. To ja, kochane dzieciaki, teraz ogłaszam konkurs na dzisiejszy odcinek. O której godzinie są nasze roraty, na których się spotykamy codziennie przez cały Adwent w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus? Mogą dzieci, które mieszkają blisko, przyjść? Zapraszamy Was. Ja raczej przyjdę, a Ty? Też będę chciała. No widzicie, my wszyscy chcemy, będziemy się bardzo, bardzo starali. A te dzieci, które mieszkają w innych miastach i nie mają u siebie na przykład takiej możliwości, to łączycie się z nami. Podajcie w opisie, w komentarzu, o której godzinie. Dobrze? To jest nasz konkurs na dzisiaj. Na jutro potrzebne są nam flagi. Będziemy flagować coś znowu bardzo fajnego z ciocią Lucy. Uwaga, zobaczcie. Już tutaj. Wszystko jest prawie gotowe i teraz można oczywiście ponaklejać w różnych miejscach cekiny, jak chcecie, różne, to już każdy jak będzie chciał, ale tu już powoli i te drobne, jak mamy takie miejsca, to jeżeli mamy jeszcze siłę i cierpliwość, to oczywiście wszystko można pozaklejać, żeby naprawdę było wszędzie, wszędzie kolorowo. O, pokażę Ci gdzie. Wow, ale super. Zobacz, no, a Ty takimi fajnymi paskami też zrobiłeś. Aha, tak. Wow, ja sobie super. Zrobiłem paseczkami. I później tylko takie drobne. I pouzupełniam sobie tylko drobne. Ale fajny pomysł też masz. Super. No to na koniec chyba teraz pomodlimy się razem. I dzisiaj no, nie może być innej intencji niż taka, żebyśmy z radością wstawali na rorady. Już tak. Się zaczynają. Więc poprosimy o tą Panią Adwentu, Matkę Bożą, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Boże, ja Ciebie proszę, żebyś to Ty nas budziła, żebyśmy tak. Mogli tak wstawać. Super pomysł. Łagodnie, o to Cię prosimy. Amen. 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 Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Mocno Was ściskamy, naszymi lampionikami do Was machamy wszystkimi. O, zobaczcie, jakie piękne tu są porobione lampioniki. A Wy do nas też pomachajcie przez zdjęcia, które nam przyślecie, albo filmiki. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa. Pa, pa.